Witam Państwa, Justyna Rudzińska, zapraszam na informacje. W Śródmieściu w gimnazjum nr 1 odbyło się spotkanie prezydenta Wałbrzycha z mieszkańcami miasta. Było to kolejne z zaplanowanych spotkań. Jednym z głównych problemów, o które dopytywali mieszkańcy Śródmieścia, to dowóz dzieci do szkoły w dzielnicy Podgórze. Nasze dzieci jeżdżą w tej chwili bez biletu, po prostu łamią prawo i my dajemy im zły przykład. I ja nie wiem. To nie myśmy zawinili, że są takie procedury i pan dał obietnicę. I my nie chcemy uczyć dzieci od samego początku, jeździ synku na gapy, bo tak ma być. Żeby może było jakieś przyzwolenie na tą jazdę tych dzieci bez biletu przez ten wrzesień, zanim nastąpi ta refundacja. Żeby nie było tego na gapę. Bo nam też wcale nie jest przyjemnie na tą gapę te dzieci wysyłać, no taka jest prawda. Chociaż ja nie nazywam, Pani Asiu, tego jazdą na gapę, tylko jazdą bez biletu, bo Pan Prezydent obiecał. Dzieci jeździ autobusem 5 po 7, bo się nie mieszczą, no taka jest dzieci prawda. Dzieci chodzą godzinę wcześniej z domu, bo się nie mieszczą do autobusu. Bo się nie mieszczą do autobusu. Zostają na przystanku, bo nie mogą wejść. Ja chciałam tylko jeszcze nadmienić, że tym samym autobusem jadą dzieci do gimnazjum nr 3, które ostatnio we wtorek musiały dojechać z nami na nasz przystanek i cofać się przystanek niżej, bo nie miały możliwości wysiąść. Nie wspominając o tym, że dziecko miało przeciętną nogę. My te wszystkie obserwacje przyjmujemy, będziemy korygować, naprawiać. Państwo dajcie nam tydzień, parę dni, dostosujemy się do tego i będzie to działało przez następne wiele lat. Rodzice wytykali włodarzom miasta, że nie przygotowano należycie transportu mimo długiego okresu wakacyjnego, czego efektem były problemy, aby mogło wsiąść do autobusu kilkaset osób naraz, które rano dojeżdżały do placówki szkolnej. W styczniu na zebraniu w szkole pytałam się pana, jak pan zamierza przewieźć dzieci do szkoły numer 5. Pytałam pana osobiście, 1:12 o 7:30, 300 dzieciaków, poszło około 200. No więc chyba każdy normalnie myślący człowiek wie, że 200 dzieci nie zmieści się do autobusu, w którym mieści się 60 osób. Nie zmieści się. Mógł przewidzieć, że jeżeli obiecał im darmowe przejazdy, to rok szkolny w tym roku zaczął się 3 września, nie 1 października. I że trzeba tą sytuację przynajmniej na słowo honoru uregulować, żeby te dzieci nie czuły się w tej chwili nieswojo, jeżdżąc do szkoły bez biletu, a my razem z nimi. Takie rzeczy, ja rozumiem przetargi, rozumiem remonty, mogło się opóźnić, ale tutaj niepotrzebny był przetarg, niepotrzebne były procedury, trzeba było po prostu wykazać trochę dobrej woli. Znaczy, dobra wola zawsze była, natomiast nie wszyscy... Jakoś nie bardzo ją widać. Transport dostosowujemy do liczby pasażerów. Nie jesteśmy w stanie i nie byliśmy w stanie nawet pierwszego, drugiego, trzeciego dnia wszystkie nowe potoki tych pasażerów, czyli uczniów, przewidzieć. Po interwencji, jeśli chodzi o linię 12, na tyle, na ile możemy szybko zareagować, bo to nie jest możliwe zareagować natychmiast. Kolejnym z problemów poruszanych na spotkaniu był zły stan techniczny szkół, do których przeniesiono dzieci ze zlikwidowanych placówek. Panie Prezydencie, pierwsza sprawa to te remonty, które się wyraźnie opóźniły. Ludzie mają pretensje, że obiecywał Pan do końca wakacji, my wchodzimy do szkoły, nie zrobiono nic. I tak naprawdę my nie wiemy, kiedy będzie zrobione, bo Pani Dyrektor też nie wie. Mówi Pani o szkole numer 5. O szkole numer 5, tak. Ja może wyliczę, pan się potem wypowie. Druga sprawa to jest ta nieszczęsna świetlica, która zostanie pokazana w telewizji, bo no niestety nie miałyśmy wyjścia, nikt nas nie chciał słuchać, gdzie nasze dzieci przeniesione z 12 zostały przeniesione do świetlicy nad salą gimnastyczną, pomieszczenia tak potwornie zagrzybionego i nieogrzewanego, że myśmy nie mogły pozostać bezczynne i pozwolić tym dzieciom tam siedzieć. W szkole numer 5. Wyłoniony został w ostatnich tygodniach wykonawca i wykonuje pracę dotyczące termomodernizacji polegającej na wymianie wszystkich okien, kaloryferów, instalacji grzewczej. W ubiegłym roku została wykonana kotłownia za wiele set tysięcy złotych. Zostanie wykonana przed zimą jeszcze izolacja, czy częściowo wykonana termoizolacja dachu jednego i drugiego. I jeśli zdążymy, w sensie takim, czy będzie pogoda dobra, być może ocieplimy część tego budynku, która nie jest z cegły klinkierowej, która podlega w pewnym sensie ochronie zabytku. Mieszkańcy Śródmieścia zwrócili również uwagę na wycinkę drzew w parku miejskim, które według ich oceny nie powinny zostać ścięte. Panie Prezydencie, ja chcę nawiązać
do naszego wspaniałego parku. Do prac, które się tam, tak jest, które się tam toczą. To, co tam się dzieje, to jest po prostu zbrodnia. Ponieważ niszczone, wycinane są piękne drzewa o obwodzie minimum 1 metra. Jest tych drzew przeznaczonych 200 do wycinki, w sumie około 400. Rozjeżdżone są układy korzenne, padają ptaki. Nikt tego nie kontroluje. Raz jedyny był cały orszak 16 sierpnia. Moja ogromna prośba, żeby pan służbom zwrócił uwagę na to, co tam się dzieje. Ja tego tak nie zostawię. Ja już obeszłam starostwo, panią Karolewską, wszystkich, kogo się da. Proszę, niech uniosą 4 litery za biurek i pójdą i zobaczą, jak tam wygląda cała sprawa. Dobrze. Jak jest bardzo... Pani opinie są w Urzędzie Miasta znane i Pani opinie są analizowane od samego początku. Ale ja chcę Państwu powiedzieć, że żadne drzewo, żadna gałązka w parku nie byłaby wycinana bez wcześniejszego uzgodnienia z instytucjami i z osobami do tego powołanymi. Więc ja chcę powiedzieć, że Pani, a nawet jeszcze, tak jak Pani mówi, Pani opinia, to są opinie osób, które mają, jak rozumiem, bardzo wyostrzoną wrażliwość na przyrodę, ale chcę Państwu powiedzieć, że realizowany tam projekt jest projektem właśnie dokonującym sanację, czyli uzdrowienie systemu czy ekosystemu w konsultacji ze specjalistami od drzew, od krzewów, od ptaków. Gdyby tak nie było, to nie dość, że nie byłoby pozwolenia na budowę, nie byłoby przyznania środków unijnych, nie byłoby całego pakietu zmian, które w tym drzewostanie trzeba dokonać, żeby ten park nie zaginął. I proszę Państwa, ja rozumiem, że Pani przyniosła, bo to chyba Pani przyniosła, Pani Korolewskiej, tego nieżyjącego, padłego ptaka, ale proszę Państwa, to nie jest tak, że te prace są prowadzone bez konsultacji z ornitologami. Nie ma zgody w projekcie na wycinkę 400 drzew. Nie ma nigdzie tej zgody. Ani u projektantki, którą osobiście znamy. 400, z czego 200 zdrowych, ponad metrowych drzew, zaraz po ścięciu zostało wywiezionych. Gdzie te drzewa są? Proszę to Państwa. Wydał na nie zgodę. W okolicach Zakopanego. Nie. Proszę Państwa, możecie Państwo i macie Państwo prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ma ona swoją siedzibę również w Wałbrzychu. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby przy tego typu decyzjach zachować jednak elementarny poziom emocji. Bo jeśli będziemy traktować każdego, kto chce zrobić coś w parku jako przestępcę, to ja pytam się, jak odnieść to do głosów tysięcy Wałbrzysza, które mówiły: panie prezydencie, trzeba w Parku Sobieskiego zrobić porządek, bo on niszczeje. Została dokonana analiza i ta analiza mówi, że to właśnie trzeba zrobić. I Państwo macie prawo, bo ja nie jestem adresatem. Państwo macie prawo do Inspekcji Ochrony Środowiska złożyć to, złożyć swoje uwagi, one będą rozpatrzone i już. Kolejne spotkania odbywać się będą w szkołach, podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Nie są jednak jeszcze znane terminy spotkań. Powalone drzewa, zerwany dach i popękane drogi to efekt nawałnicy, jaka przeszła przez gminę Czarny Bór w miejscowości Grzędy Górne. Pan był, rozumiem, w domu, jak to tak, byłem. Jak to byłem. No normalnie przyszedł do wirucha, tak ciemno z gradem, jak zaczęło rwać to w dachu i niosło to prawie 30 metrów. Te listwy, wszystko, te folie razem
z oknem dachowym. Ale to z tego co widzę, no to cały dach wam zarabia. Cały dach, z jednej strony. Z jednej strony, bo z tamtej strony jest. A komuś się coś stało? Nie, jak, nie. Jak w ogóle ta sytuacja wyglądała z pana perspektywy? Pan, nie wiem, obawialiście się o swoje życie? No, no raczej nie. Tylko my patrzyli, co się dzieje. No i tego przyszło, to moment było. 10 minut więcej nie było. Jak to zwaliło cały dach. Zdaniem mieszkańców miejscowości około godziny 19 przez grzędy górne przeszła mała trąba powietrzna, która na szczęście nie spowodowała większych strat wśród domostw poza jednym budynkiem, gdzie porwana została część dachu. Osobiście nie widziałem, tylko to z relacji mieszkańców, no to trwało to niespełna 10 minut i było po wszystkim. Powalonych i zerwanych zostało za to ponad 20 drzew, czego skutkiem było również uszkodzenie drogi powiatowej oraz przyległych rowów. W tej chwili to można powiedzieć, że już większa część tych prac porządkowych jest już praktycznie w końcowym etapie, chociaż przewidujemy to usuwanie do końca dnia. Rzeczywiście w dniu wczorajszym od godziny 19.30 do późnych godzin nocnych, czyli do pierwszej w nocy, trwała akcja usuwania powalonych drzew, aby udrożnić drogę, bo droga była zablokowana, przez grzędy górne nie można było przejechać. Wójt gminy Czarny Bór pojawił się na miejscu wspólnie z przedstawicielami starostwa powiatowego. To ta sytuacja dosyć szybko została opanowana. Starostwo też szybko się pojawiło. Tak, muszę powiedzieć, że na informację pana wójta Czarnego Boru Adama Górskiego, że w ubiegłym dniu doszło tutaj do huraganu. Przejechaliśmy ze starostwa powiatowego i rzeczywiście oceniliśmy tutaj straty. Około 25 drzew, które zostały powalone przy naszej drodze powiatowej w grzędach górnych. Jak również tak oceniliśmy, że około 40 drzew wymaga takiej korekty, bo stwarzają w tej chwili niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego na tym odcinku drogi. W wyniku nawałnicy oprócz drzew uszkodzone zostały przydomowe ogrodzenia, jednak najpoważniejsze szkody to sieci energetyczne i telekomunikacyjne. W dniu dzisiejszym porządkujemy to, co zostało uszkodzone. Na dzień dzisiejszy to jeszcze grzędy górne nie posiadają energii elektrycznej, bo cała sieć energetyczna została uszkodzona. W tej chwili zakład Tauron prowadzi naprawę tej sieci. Usuwamy też drzewa, które mają, można powiedzieć, troszeczkę naruszoną stabilność, że w każdej chwili mogą też powalić się na drogę i to stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, jak i dla pieszych, i w tej chwili te prace też w usuwaniu tych uszkodzonych drzew prowadzone. Coś takiego zdarzyło się, taka trąba powietrzna wcześniej tutaj w tym rejonie? No z reguły gminę Czarny Bór nawodziły powodzie, a w tej chwili mamy właśnie taki przypadek w grzędach górnych, że przeszła ta nawałnica. W tym całym nieszczęściu możemy powiedzieć tyle, że jeszcze nie ma takich dużych strat, jeżeli chodzi o domostwa. Z tego, co wstępnie ustaliliśmy, to 3 gospodarstwa zostały właściwie jeden budynek gospodarski i jeden budynek mieszkalny, konstrukcje dachu zostały naruszone i drobne jakieś takie uszkodzenia, jeżeli chodzi o jakieś takie pomieszczenia gospodarskie wokół budynku. No teraz trzeba pokrywać, a pokrywamy tego folią. Wójt dał nam folię i przykrywają, że będzie zalewał, bo lało od rana i zalało nam mieszkania trochę. Ciekawostką jest za to, że szkody powstały dokładnie od granicy powiatu wałbrzyskiego, pomijając powiat kamiennogórski. No właśnie, ciekawostka jest taka, że rzeczywiście od granicy powiatu kamiennogórskiego taki odcinek około kilometr 900 został akurat tutaj, zostały zniszczone drzewa, jak również duża część nawierzchni drogowej, z uwagi na to, że drzewa się powywracały i zniszczyły nam pobocza tej drogi powiatowej. W związku z tym no, konieczne będzie w tej chwili zabezpieczenie tych wyrw, które powstały w tej jezdni, jak również no, będziemy chcieli, no, zgłosimy tą drogę do tego programu związanego z usuwaniem klęsk żywiołowych, bo rzeczywiście w tej chwili naprawdę co odcinek
jak pan tutaj widzi, powstały dziury w tej drodze. Musimy to teraz wszystko pozabezpieczać i cieszę się bardzo, że wspólnie razem z panem wójtem udało nam się to w jakiś sposób, no chyba szybki, opanować i jesteśmy tutaj też wdzięczni wszystkim mieszkańcom akurat tego sołectwa w Grzędach Górnych, że pomogli nam i tak na dobrą sprawę ta droga już jest przejezdna. Mieszkańcy są pozbawieni prądu. Trwa wycinka drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców wsi. W akcji udział brało kilka jednostek Straży Pożarnej oraz ekipy Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji. Zapowiadany zaledwie przed kilkoma dniami przetarg na kupno wałbrzyskiej palmiarni odbył się. I tak jak przewidywano, do przetargu przystąpiła gmina Wałbrzych. Władze miasta wielokrotnie wspominały o chęci zakupu jednej z najpiękniejszych oaz roślinności w Polsce. Do tej pory nie było to możliwe z powodu zbyt wysokiej kwoty, na jaką była wyceniana palmiarnia. Teraz stało się to faktem. Gmina wygrała przetarg, a podpisanie aktu notarialnego nastąpi w przeciągu miesiąca. Odbył się przetarg na sprzedaż palmiarni, który należał do Agencji Nieruchomości Rolnej. Gmina Wałbrzych wygrała ten przetarg. Cena ostatecznie wyniosła blisko 2,5 miliona złotych, czyli 90% jej ceny wywoławczej. Mamy zabezpieczoną pierwszą ratę na zakup tej nieruchomości, to jest 900 tysięcy złotych. Gmina jednak chce jeszcze obniżyć koszty zakupu i będzie wnioskowała do Agencji Nieruchomości Rolnych o obniżenie ceny sprzedaży do 50% z kwoty przetargowej z uwagi na jej zabytkowy charakter. Z uwagi na zabytkowy charakter tego obiektu będzie starała się o obniżenie ceny o połowę. Również o rozłożenie płatności na raty. W tegorocznym budżecie jest zabezpieczone środki na zakup tej nieruchomości. Z uwagi na to, że udało się uzyskać zwolnienie z opłaty z Agencji Nieruchomości Rolnej. Obiekt już po jego przejęciu przez miasto miałby być oddany pod opiekę przedsiębiorstwa Zamku Książ, który również podlega pod gminę. Prezydent podkreśla, że to bardzo ważny moment. Ratujemy palmiarnię, bo to był ostatni moment, kiedy można było zabezpieczyć palmiarnię przed niszczeniem. Dlatego, że przejmujemy ten obiekt w trudnym stanie i będzie wymagał on ogromnego wysiłku, by doprowadzić go do dawnego blasku, ale przede wszystkim środki na jego modernizację będziemy poszukiwać na zewnątrz. Prezes Zamku Książ już teraz zapowiedział, że przyszłoroczne święto kwiatów, które tradycyjnie odbywa się na zamkowym terenie, również odbywać się będzie na terenie palmiarni. Skończył się sezon urlopowy, rodzice wrócili do pracy, a dzieci do szkół i przedszkoli. Pełne ręce roboty mają również opiekunki maluchów, które od niedawna mają większe możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Wszystko za sprawą ustawy, dzięki której to państwo zapłaci składki za ubezpieczenie społeczne niani. W regionie wałbrzyskim z tego rozwiązania skorzystało na razie blisko 140 osób. Nianie pracowały i pracują w dalszym ciągu, tylko że do tej pory pracowały nielegalnie w szarej strefie. W tej chwili mogą to robić legalnie w oparciu o umowę o pracę, razem z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a to odprowadzenie składek uprawnia je do pobierania świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taką nianią może być każdy bez względu na wiek, mogą to być osoby młode, mogą to być osoby starsze, nie ma żadnego znaczenia. Rodzice, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę, powinni zawrzeć tak zwaną umowę uaktywniającą, określającą czas, miejsce, obowiązki i wysokość wynagrodzenia niani. Zatrudniający pobrać musi również niezbędne dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające go jako płatnika składek, a opiekunkę jako ubezpieczoną. Od niedawna, od czerwca tego roku jest to jeszcze łatwiejsze, dlatego że wszystkie formalności rodzice chcący zatrudnić legalnie nianie mogą załatwić przez internet. Umożliwia to platforma usług elektronicznych ZUS oraz jej najważniejsza część, czyli nowy portal informacyjny. Co najważniejsze jednak, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pokryje sam ZUS z budżetu państwa. Jedyny warunek to nieprzekroczenie płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1386 zł brutto. Jeżeli wynagrodzenie to będzie większe, to zatrudniający pokryje składki od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Rodzice, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianią, mogą zwrócić się do pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Więcej informacji można znaleźć również na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Narodowe czytanie, które odbywało się z inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, zorganizowano również w Wałbrzychu. W Wałbrzychu Soplicowo zostało zaaranżowane w atrium biblioteki pod Atlantami. Czytane były fragmenty pana Tadeusza. Wszyscy wiedzą, że jest to epopeja narodowa.
napisana 13 z głoskowcem. Odpowiednio trzeba ją umieć przeczytać, bo ona ma odpowiedni rytm. Można też bawić się tym tekstem, bo on jest bardzo dowcipny i wiele jest prawd uniwersalnych, aktualnych również dzisiaj. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Wśród czytających narodową epopeję znalazł się również aktor teatru dramatycznego, który zagrał jedną z ról w ekranizacji filmowej pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. To jest wielkie wydarzenie patriotyczne, czytanie w Polsce pana Tadeusza, wspaniałego tekstu naszego narodowego geniusza poetyckiego Adama Mickiewicza. Tak się złożyło, że zagrałem w filmie Andrzeja Wajdy jako jedyny aktor z Dolnego Śląska rolę z Kołuby. Do wspólnego czytania zaproszono również przedstawicieli władz miasta i powiatu wałbrzyskiego. O 2000 kroków zamek stał za domem, okazały budową poważne obrony. Dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra, całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu, w cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli. Chłopcy biorą krasnolice, tyle w wieśniach litewskich sławione lisice, co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada i dziwna, żaden owad na nich nie usiada. Swoich sił próbowali również przedstawiciele służb mundurowych oraz aktorzy teatru lalki i aktora w Wałbrzychu. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł mi rejencie, prawda bez wątpienia. Kusty piękny, hart kształtu, jeśli równie chwytny, chwytny, krzyknął pan rejent, mój pies faworytny. Żeby nie miał być chwytny, więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rogu. Takie były zabawy, spory one lata. Wśród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, bóg wojny, otoczą chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny, wsiąwszy swój rydwan orły złote obok srebrny, od puszcz libijskich latał do Alpów podniebnych. Często on z panem sędzią rozmawiał osobno. Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze. Miał on nad prawym uchem nieco wyżej skroni bliznę wyciętej skóry na szerokość dłoni i w brodzie ślad niedawny, lancy lub postrzału. Również sami mieszkańcy miasta, jak i uczniowie szkół podjęli się czytania fragmentów pana Tadeusza. A w każdej jest pewna odmiana. Trzeba się długo uczyć, ażeby nie zbłądzić. I każdemu powinno uczciwość wyrządzić. Jej ubiór z
opuścił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza. Widać, że wszyscy ją znali. Kibić miała wysmukłą, kształtną piersi powabną, suknię materialną, żółtą, jedwabną. Rumienił się, serce biło mu nadzwyczajnie, więc rozwiązany widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła była piękność widziana w półmroku. Ale razem niemałą chętkę do swawoli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli. Chętny nie był, lecz mało w naukach postąpił, choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił. On wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę. Ustawicznie do bębna tęsknił siedząc w szkole. Bo tam wzmógłszy się nagle stronnicy Sokoła na partię kusego bez litości w siedmi. Spór był wielki, już potraw ostatnich nie jedli. Stojąc i pijąc, obie kłóciły się strony. A najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Urozmaiceniem wielkiego czytania były występy zespołu pieśni i tańca Wałbrzych oraz aktorzy ubrani w stroje z epoki. Również młodzież oraz seniorzy mogą wziąć udział w wykładach, warsztatach i zajęciach akademickich. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa ruszają kolejne edycje Uniwersytetu I i III wieku. Od października rozpoczyna się semestr zimowy w Wałbrzyskiej Uczelni Wyższej. Uniwersytet I wieku skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Spotkania, które odbywają się w co drugą sobotę, są okazją do sprawdzenia się w roli przyszłego studenta oraz zadecydowania o przyszłej drodze zawodowej. W czwartej edycji Uniwersytetu zajęcia prowadzone będą głównie w formie warsztatowej. Dominują oczywiście trzy profile: społeczno-prawny, humanistyczny, językowy, ale również mamy zajęcia z matematyki, elementy ekonomii, zajęcia z profilu przyrodniczego w laboratoriach biochemicznych, także serdecznie zapraszamy. Za późno na naukę nie jest również dla wałbrzyskich seniorów. Uniwersytet III wieku cieszy się dużą popularnością, czego dowodem jest aż 70 zeszłorocznych absolwentów po 50 roku życia. Zajęcia odbywają się w każdy piątek oraz sobotę i obfitują w warsztaty informatyczne, językowe, artystyczne oraz wycieczki i gimnastykę ogólnoruchową. W tym roku również ofertę kierujemy do Państwa po 50 roku życia, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania, brać udział w bardzo ciekawych wykładach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, nie tylko z Wałbrzycha, ale z Wrocławia i Opola. Wymagane dokumenty na Uniwersytet I i III wieku dostępne są w Sekretariacie Instytutu Humanistycznego oraz na stronie internetowej uczelni. Rekrutacja potrwa do 28 września, a dzień później odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Inauguracja gry naszej drużyny w trzeciej lidze wypadła źle, niemrawo, bez pomysłu na grę i zakończyła się przegraną z zespołem Lux Ziemia Lubińska. Tego dnia zawodniczki Wiktorin na boisku gości nie zaprezentowały nawet minimum swoich umiejętności i możliwości. Już od samego początku meczu piłkarki Wiktorii nie potrafiły skonstruować składnej akcji i oddać strzału na bramkę gości. Dobrze, dobrze, taki, dobrze!
Uwaga! 11 metrów, uderz to! No mi tak pojadą jak ktoś! Uważaj! Świetnie, Ania! Zobacz, tam kontra jest! Ej, no co ona robi do jednej? Spokojnie, cisza, cisza. Opie! Szeroko, dziewczyny, nie przez środę! Proszę, linię, linię, linię! Na domiar złego już w czwartej minucie spotkania boisko musiała opuścić Angelika Galant, która nabawiła się groźnej kontuzji kolana, a w jej miejsce do gry wyszła Agnieszka Oroń. Pierwszą bramkę Wiktoria AW straciła po błędach i nieporozumieniu w linii obrony. Po straceniu gola w dalszym ciągu nasze zawodniczki nie umiały odnaleźć swojego rytmu i tempa gry. Linia pomocy tego dnia popełniała mnóstwo błędów i zagrywała bardzo niedokładnie. Zarówno Ada Skrobiś, jak i Gosia Kałużna oraz Ania Sławińska nieustannie zagrywały niecelnie, niedokładnie i traciły mnóstwo piłek. W pierwszej części meczu swoich dwóch szans bramkowych nie wykorzystała Natalia Marszałek, będąc dwukrotnie sam na sam z bramkarką gości, posyłając piłkę w kierunku bramki za lekko i niepotrzebnie. Mając za sobą oddalone o ponad 10 metrów obrączynie, oddała strzał z 15 metrów zamiast minąć bramkę Luksu i umieścić swobodnie futbolówkę w siatce. Sztuka ta udała się naszym zawodniczkom po wywalczeniu piłki przez Martę Bedrę i podaniu jej wzdłuż bramki, gdzie stała Agnieszka Oroń, a ta doprowadziła do remisu. Pomimo rezultatu 1-1 do przerwy, gra naszych piłkarek była po prostu zła. Druga odsłona, a szczególnie jej początek, to katastrofalna gra linii pomocy, a szczególnie Ani Sławińskiej, która przyczyniła się do utraty drugiego gola wespół z Martyną Wylegałą. A i nie bez winy są nasze środkowe obrończynie Emilia Dolata i Karolina Ryl, które piłka minęła i trafiła do zawodniczki gospodyń, a ta niepokojona trafiła po raz drugi do siatki Patrycji Urbańskiej. Przy stanie 2-1 dla Luksu nasza drużyna w dalszym ciągu nie umiała znaleźć pomysłu na rozegranie piłki w środku pola, a przyjęcia futbolówki przez Adę Skrobiś i Gosię Kałużną odbywały się na kilka metrów. Do tego nie oddały ani jednego strzału na bramkę Luksu. Anna Sławińska tego dnia nie nadążała ani z akcją ofensywną, ani w grze obronnej. W drugiej połowie siła naszego ataku jeszcze bardziej osłabła i nie stwarzała prawie żadnego zagrożenia. Marta Bedra kończyła mecz, utykając z bólem mięśnia czworogłowego prawej nogi, a Natalia Marszałek z żółtą kartką za faul od tyłu na zawodniczce gospodyń. Agnieszka Oroń w drugiej połowie popełniała zbyt dużo strat, aby móc zagrozić bramce Luksu. Gospodynie po kolejnym błędzie naszej drużyny w zamieszaniu w polu karnym Patrycji Urbańskiej umieściły po raz trzeci piłkę w siatce Wiktorii. Dopiero rezultat 3-1 nieco zaczynał budzić nasze wciąż ospałe i bez sił tego dnia zawodniczki. Końcowa faza meczu to zmniejszanie rozmiaru porażki do wyniku 3-2 po akcji, w której Emilia Dolata płaskim strzałem wyprzedzając bramkarkę Luksu strzeliła drugiego gola dla Wiktorii AW. Do końca meczu wtedy pozostawało 13 minut, jednak ani Gosia Kałużna, ani Ada Skrobiś w dogodnych sytuacjach nie potrafiły strzelić wyrównującego gola. Mimo przegranej przeciwnik Luks Ziemia Lubińska bardzo pozytywnie odnosił się do gry, a w zasadzie do waleczności na boisku piłkarek z Wałbrzycha. Na samym początku było bardzo dużo energii, a po drugiej połowie no to już trochę mniej, bo było zmęczenie, a tak to bardzo dobry mecz. Macie fajne dziewczyny, przede wszystkim waleczne i tutaj trzeba ukłon zrobić w tym kierunku, bo nie sztuka polega na tym, żeby stać i zdobywać bramki, ale walczyć do końca. Przegrywały i walczyły i to mi się bardzo podoba. No dziewczyny są po prostu, wie pan, takie, no są bardziej agresywne niż chłopaki. Prawda? Mhm. Dlaczego tak myślisz? No bo dziewczyny bardziej chcą wygrać, chcą no po prostu no chcą być lepsze. Walczyłyśmy, jak nas przeciwniczki denerwowały, to więcej się agresji włączyło.
Nasza drużyna odniosła w pełni zasłużoną porażkę, z której koniecznie musi wyciągnąć wnioski. To był zimny kubeł wody na głowy naszych piłkarek. No cóż, ale w drugiej połowie dopiero zaczęłyśmy cokolwiek grać. W pierwszej to było zwykłe kopanie na piłki. Jedna drużyna wykopywała, druga wykopywała. Kto komu udało się piłkę dorwać, no to strzeli bramkę. Teraz już piłkarki muszą zapomnieć o tym spotkaniu i przygotować się do meczu u siebie z Orlikiem Jelenia Góra, który przegrał także swoje pierwsze spotkanie aż 0-9 z AZS 2 Wrocław. Kolejny mecz ligowy odbędzie się 16 września 2012 roku o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego w Wałbrzychu. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.